Szczecin stara się być miastem ekologicznym. Konsekwentnie namawiani jesteśmy do oszczędzania wody i energii elektrycznej oraz do selektywnej zbiórki odpadów. Kolejna inicjatywa, która z pewnością przysłuży się środowisku, to budowa ekoportów. Do czego służą te miejsca? Ekoporty to są takie miejsca, takie punkty, gdzie możemy zostawić jakieś problemowe odpady, których normalnie nie możemy wrzucać do zwykłego pojemnika, czyli na przykład akumulatory, zużyty sprzęt RTV, AGD, czyli starą pralkę, stary telewizor, ale również stare zużyte oleje i inne tego typu materiały, które możemy tam zostawić, ponieważ no, nie możemy ich wrzucić do zwykłego pojemnika na odpady. Kłopotliwych odpadów, które są składowane w ekoportach, jest mnóstwo. W Szczecinie jednak najwięcej zostawiamy starych telewizorów, opon czy na przykład monitorów od komputera. Za pozostawienie przedmiotów w ekoporcie nie musimy nic płacić. Jeśli za to ktoś udowodni nam, że wyrzucamy niedozwolone odpady do zwykłych koszy na śmieci, grozi nam mandat. Ekoportów w Szczecinie jest już kilka i powstają kolejne. Takich miejsc w Szczecinie za chwilę będzie 6. To są miejsca w różnych punktach miasta, między innymi właśnie przy ulicy Kołbackiej, przy ulicy Fierlika, przy ulicy Gdańskiej czy przy placu Słowińców. Takie miejsca, do takich miejsc możemy pojechać bezpłatnie, zostawić te właśnie problemowe odpady. Ekoporty doskonale wpisują się w nowy system gospodarki odpadami w Szczecinie. Ta nowa polityka odpadowa, która została przyjęta przez Sejm, przez parlament i teraz wchodzi powoli do samorządów, my musimy się do niej przygotować. To będzie ważny moment, bo cała ta zmiana będzie oparta głównie na, przede wszystkim akcent będzie położony na selektywnej zbiórce odpadami. Więc jeżeli chcemy selektywną zbiórkę prowadzić, musimy mieć miejsca, gdzie będziemy mogli różne odpady, również te problemowe, wrzucać. W momencie zapełnienia ekoportu jest on opróżniany, a problemowe odpady są utylizowane. Koszt inwestycji w naszym mieście to ponad 375 tysięcy złotych. Projekt w 75% jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4 Infrastruktura Ochrony Środowiska.